Dzień dobry. Chyba mamy jesień, drodzy Państwo. Zimno jak cholera. Jest chyba 13 stopni. Założyłem bluzę, nie wiem czy nie. Trzeba było już w kurtałkę wskakiwać. Dzięki, bro. Może być słychać delikatne ocieranie przedniego hamulca. Tak dzisiaj przyglądałem się z przodu zaciskowi, a tam klocki też już praktycznie na zero. To myślę zmienię przed wyjściem jeszcze, a tutaj ten adapterek na widelcu jest konkretnie modzony, gwint wyrobiony. Więc nie dość, że trzeba to wklejać na kleju, wkręcać na kleju do gwintów, to jeszcze dawać podkładki tak, żeby śruba się nie wkręcała do końca, bo tam już gwintu nie ma. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Więc yoko toko po japońsku to ustawiłem, delikatnie ociera. Myślę, że za chwilę gdzieś go z górki dotrzemy i będzie śmigać. Wpadły mi jakieś dary Posejdona z zabłocia. Jak zwykle nie w porę, jak już przejechałem. No ale jest zimno. Ja pierdyle. No już chyba nie ociera. Pewnie do pierwszego gwałtownego hamowania. Dobra, moi mili, plan na dzisiaj jest taki, nie rozchorować się. Nie no, to tak poważnie to robimy Volt Uber 3 godzinki, a drugie 3 godzinki późnym popołudniem wskakujemy na Glovo, bo mnie odbanowali. Nie no, ja to chyba się wracam po... Wracam się chyba po kurtkę. Piątek 13? Dzisiaj jest piątek 13? Serio? Ja pier... Volt 688? Super, podjeżdżam, dzięki. Do widzenia.
O cię chuj, ale będzie torba dupcyć rybą. Na Wiślane. Taka mrzawka delikatna jest. Zaczyna się okres na pociąganie nosem. Wracamy do tego, od czego się to wszystko zaczęło. Dotrzeć. Dobra, gdzie jest D? No dojechać tu to jest spoko. Jakby tu. Numer mieszkania. Jakby tu. Nie spodziewaliście się mnie tak wcześnie. Piętro zero. Jak zwykle błądzę w tych drzwiach. Dzięki piękne. Do widzenia. Nieźle. Kurna, zamówiłem sobie wczoraj pizzę z tego Nolio. Tak często się brało z Wolta. Woziło do ludzi, myślę, spróbuję. Wziąłem tam jakieś te trzy średnie, jakieś te prosciutto Fuji, czy jakoś tak, pepperoni i hawajską. Ananas to tak słodki, że to się, jeść nie dało. Tamten nawet spoko, ale ja nienawidzę pizzy na cienkim. Ja to wolę taką chamską pizzę, grube ciasto, nawalone szynki boczku. Tu nawalili jakieś bazylii, cholera wie co to. Ten ananas to w ogóle ziołami walił. Słodki ziołowy, no to jak to tak? W ogóle niepokrojona była. Ciasto przypalone. Pewnie tak ma być, te brzegi takie opalone. Ale nie mój klimat. Także rozwaliłem dniówkę, a wcale ani nie pojadłem, ani to dobre nie było. A mówił to kolega w komentarzu, polecał dobrą pizzę, no to nie. Wziął sobie jakieś Nolio. Kurde, na Facebooku wszędzie straszą, że powódź idzie. Zdjęcia wszyscy wrzucają z 2010 i ta co była 27 lat temu. Że ma się to powtórzyć, że już Wrocław zalany, coś. Alerty wysyłają. No, ja już wiem, że jak oni te alerty wysyłają, to gówno się będzie działo. Ostatnio nie wysłali. I burza jak ta lala była. Więc jak wysyłają, to się nie ma co bać. Bardziej bym się martwił, jak nie wysyłają. Dobra, mamy Ubera za 4 minuty. Nie zdziwię was pewnie, jak powiem, że trzeba się wrócić. Pizza Hut z Kazimierza. O, pani chyba w główienko weszła, bo coś bucisza wyciera w trawie. No, skrzypi, jak nie siedzę dupą na szydełku. Czyli... To dobrze i niedobrze. Niedobrze, że skrzypi, ale dobrze, że to nie...
to, co było spalone. To żeby się nie okazało, że jeszcze jest pęknięte w innym miejscu, o czym nie wiem. Będę musiał dzisiaj dokładnie tą ramę przepatrzyć. Tam ktoś na YouTubie pokazywał poradniczek, jak to na odsłuch sprawdzić. Stukasz i tam, gdzie pęknięte, to jest inny dźwięk. Co to się tu odbywa? Pandora, Belive, Belowe. Jakiś koncert będzie. Wersow z Frizem. Dobry, Uber 01. Okej. Do zamówienia. To takie fajne. Straugutta na Lipską. Nie szkoda, że tak późno. Dwie? Dobra. Już dajemy. Dzięki. Dzięki. Winampy kiedyś takie było, nie? Włączało się ten wizualizację albo wygaszacz ekranu Windows XP. Idziemy z tym ciśnieniem na Masarską. Gdybym wiedział, że na Masarską, to bym klepnął tego Volta. Ja pierniczę. No i takie fajne zamówienie mi przypadło. Kurde, że ten Uber nie podaje, dokąd będziemy jechać. O, coś jest. No, teraz dzwoni. Znowu Haldi? Nie. Salad Story z Galerii Kazimierz. To biorę od razu. To dostarczamy pod dziewiątkę. To tutaj, tylko która klatka? Nie napisała pani. A co ja jasno widzę z tym? Tu są jakieś numery mieszkań. Się zaczyna co od... Gówno, nic nie widzę. Od 60. Wracam się do tej poprzedniej. I pewnie będzie w drugiej. A druga jest kciulwie gdzie. Nie, w tej klatce pierwsze mieszkanie na parterze. Baja. Dzięki. No, ale za to pizzą ładnie daje z tego plecaka teraz. Ta łatkę weźmiemy, to pani przeciągnie zapachami. Aha, może tak by potwierdzić. Dobrze, że pinu nie trzeba było. No nie chciałbym się już wracać. Zajebi mi? Zepsuł się. Dobry, 647. Dzięki.
ta babeczka właśnie mówi do parkometru? To ma opcję rozmowy, czy jak? Chyba, że jest tam jakaś opcja, zadzwoń. Zawołaj pomoc. Na Zakrzówek pojedziemy, to jest szansa, że coś z ruczaju wpadnie. Tak straszą tymi powodziami, a w 2010, jak była ta powódź, to budowali tą kładkę Bernatkę. I mało brakowało, aby im to porwało, bo ona stała tak tu wzdłuż na alejce i mieli ją stawiać. Mieli ją przestawiać. No i ta fala kulminacyjna przyszła. No i się zrobił problem. Kładka stoi, a oni tu workami obkładają wszystko. No i co? Teraz powstaje kładka na Ludwinowie. Czyżby sytuacja się powtórzyła? Tylko że teraz im tu nie ma czego porwać. Ewentualnie jakby Wisła wylała, to im to, co tam kopią, to im to podmyje. A co za tym idzie, cała budowa się opóźni. Ty, marynarz, patrz od siebie. Się wycwanili, już nie stoją na dole i nie naganiają klientów, tylko z jednego stateczku widzę, że na rowerze elektrycznym Engwe jeździ, a z innego znowu na hulajnodze elektrycznej. Kurde, spodnie mam już całe zawilgnięte. Okulary też już mało co widzę. A jak kamera? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No ale kij. Na głowo jak będę jeździł, to będzie gorzej, bo ma być w lewo. Dobra, jaki numer? Dobry, dziękuję. Dzięki, do widzenia. Nie pójdzie? Do widzenia. Berni. Składaczek. Kurde, zawsze mam takiego pecha. Mieszkanie, do którego mam dostawę, jest zawsze pierwszym mieszkaniem na piętrze. Czyli dostawę mam pod 8, a na drugim piętrze kończy się na 7 mieszkaniu i ja na to 8 muszę zapisać jeszcze piętro wyżej. Zawsze tak jest. Wow. Bandu. Kurde, gdyby nie tu, wokoło tyle mieszkań, co jest i ruchliwa ulica, polatałbym tu dronem. Co, jedziemy w rynek? Jedziemy. Dobra, nie jedziemy. Tsunami Sushi. Gdzież to jest? Kościuszki. No to jedziemy na Kościuszki. Nie wiem,
bo nie ma co moknąć. Zakładam teraz kurtkę. Tylko odbiorę to. Się wydaje, że taka mrzawka. A bluzę mam już mokrą. Spodnie tak samo. A spodnie to kij, ale... Tam pani na krótko ubrana. Jak się biegnie, to tak zimno nie jest. Człowiek się grzeje. Ale lepiej się nie zatrzymywać. Gdzie jest dycha? Jest taki przejazd. Dziękuję. Pod tą dychę to było bliżej tam od mostu Dębnickiego. No, zmniejszyłem prędkość i okulary całe zaparowane. Teraz już w ogóle nic nie widzę. Jadę w komuś w dupę. Tyle z tego będzie. Nie włączyłem sobie wcześniej nawigacji. Tak to bym tym pierwszym wyjazdem wyjechał. Dobre. Cztery, sześć, dziewięć. Dzięki. No a tam żawka też tak w dupę daje. Lepiej to niż 30 stopni w cieniu. Wolę tak. Tak? To ja w drugą stronę. O, coś drugiego już. Ale gdzie indziej. To dzięki, do widzenia. O, co to znowu za Netflixy kręcą? Nie ma złej pogody, tylko ubiór jest ch... A ja jak zwykle mam ch... Miałem założyć tą kurtkę. Zapomniałem. Ty, cyrk przyjechał. Tu mam odbiór. Tak jakby przejechałem. Pineska w dupiatym miejscu. Może tam. Sakana. Sushi to? Wejście do stołówki od strony Aleandry 1 pod dużym czerwonym napisem rotunda schodami w lewo do kasy, tam będzie czekać. To rotunda to jest tam. Firmowa. Chciałem pizza poczekać od tego drugiego zamówienia. Jaki numer? 775. Pizza, pizza jest, tak? A, okej. Okay. Sama pizza jest, tak? Tak, tak, dziękuję.
Dziękuję, do widzenia. Co ugryźć teraz? Ta zupa już zaczęła pachnieć. To mi się nie podoba. Nie wiem, czy ta gumka to jakoś utrzyma. Że jak ściśnie i się tym bardziej wyleje. Zobaczymy. Na Rydla, Bronowice. No, okulary ściągnąłem, to po oczach wali. Tak źle i tak niedobrze. Zalewski. Mam nadzieję, że pierwszą tą zupę zrzucamy, żeby się jej pozbyć. Dobra. Jednak chyba wolałem, jak było 30. Pojadę na czerwonym, nie? Przepraszam bardzo, gdzie jest mieszkanie 49? Bo to jest 48 ostatnie. 48? No. A 49 kolejna klatka gdzie jest? To są dwie klatki. Trzeba wejść korytarzem w prawo. To są dwie klatki. Musi pan wejść do tej klatki w prawo. Dobra, dzięki. I tu mi pokazuje, że jest 40 do 48, a 49 jest zły numer. A to w drugiej klatce musi być. Nie, bo to... Tam już maleją. Nie ma tam jeszcze jakiejś... To tam ale... 32. No to tam też jest 32. Aha. Dobra, dziękuję bardzo. To jest ślad zakowany. Znaczy widziałem tam 32 właśnie na budynku, więc przyszedłem tutaj. No, ale to jest też 32. A tam jeszcze nie byłem. Dobra, dziękuję. Ale zejdzie pan tu. Dobra. Dobra, dziękuję. Jak to się jeszcze rozlało i zalało pizzę. Ja się tu plątam, bo patrzę z okna, pewnie może jak debil w kółko. No źle to wygląda. Pierwsze piętro, to na porterze jest. Push. Pokupiłem się tu w ogóle, przepraszam. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Z tym drugim jestem spóźniony już 5 minut. Ale ciepła zupka stała na tej pizzy. To może się tak nie wychodziło. Nie byłoby problemu, gdybym od razu tą bramką wszedł. A nie tamtą.
Aha, szkiełko. Wszystko się w ostatnim czasie wydarzyło, co się mogło wydarzyć. Teraz będzie tętka, nie? No to z tego tak syczę, myślę, że mi powietrze schodzi. Dzień dobry. Przepraszam, że tak długo. Miałem dwie dostawy i z tą poprzednią miałem problem z trafieniem. Sorry, jeszcze raz, do widzenia. No dobra, wylądowaliśmy na Bronowicach. Ciekawe, gdzie ja tu dojadę, jak tu pojadę. Zobaczymy. Pamiętam, że kiedyś chyba w zimie jechałem. I tam windą trzeba było zjechać. To pojadę w tą. Kurde, ściągnąłem tą kurtkę. Teraz mi zimno znowu. Daleko stąd dom. Siedem kilometrów, 8 kilometrów prawie. Oj, nie, nie. To nie jest dobry pomysł. Zakładamy tą kurtkę z powrotem. Radzikowskiego tu jest, a? To może kebab Radzik? A, w kurteczce elegancko, cieplutko. Co otrzyma zamówienie. Z Bronowic już tu dojechałem, a jakoś nie wpadło. Matka się pyta, jesz zupę? Nie, kolejnego dnia jesz zupę? Nie. To po dzisiejszym dniu chyba nie pogardzę taką zupką. W dupianej lokalizacji. Wyjechałem na jakieś Bronowice. Kurde, jechać na tą floriańską, czy jechać w lewo, na Grzegórzecką? Grzegórzecką. Co się? Jedź se pan, nie stresuj się. Ja nie przejeżdżam chyba. Urara sushi. Świętego Tomasza. Wracamy do pierwotnego planu. Jedziemy na rynek. Mam tylko nadzieję, że on mnie nie wywali. Gdzieś na koniec miasta, bo ja też już baterii za wiele nie mam. Ty i wszystko, i Woli, i Uber następny. Coś do mnie mówisz, kobito, czy do niego? A wezmę dwa Ubery. A ciekawe co ten Volt chce dać. Tak z ciekawości rzucę okiem tylko. Empaderia Kraków? No ciekawie to wygląda. Ale jak już wziąłem Ubera, bo zadzwonił wcześniej, to róbmy Ubera. To Volta w sumie mogę już wyłączyć. Halo? 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 Przerąbane stamtąd wyjechać, on nic nie widzi.
ale trzymałem rękę na pulsie. Chudy, znaczy szary. A ty co? Po ścieżce, żeby ci kółeczka nie stukały po płytkach, tak? Że plantami sobie objadę, ale jak tędy będzie szybciej, ludzi nie powinno być jakoś. Pogoda nie zachęca do spacerów. Najgorzej, bo te płyteczki to tu są jak lodowisko. Czy to jest tutaj? 2A number 2A. 2A, okay. 5 minut, please. Okay. No, będą mi zarzucać, że z plecakiem nie wchodzę do lokalu. Nie wkładam torb do plecaka. Ja się ładuję z tym plecakiem między klientów. Udupconym z buta. Czekajcie, ja mam ten drugi odbiór, bo ja gdzieś tutaj z tego od razu wziął. Jak mam tu czekać? Ale chyba nie jest napisane, skąd to mam. To drugie. O, jak... Off, right? 2A. Uber. O, zakończ odbiór. No. Gdzie? The number? Już mi znikło. This one? Nie, Volt. No? Uber. Uber 2A. 2A. Już akcept. The A. 2A. Laska, nie rób sobie, ja już zaakceptowałem. Ten drugi odbiór jest z przystanek Pierogarnia. Bonerowska. Może to nie jest to, nie no, to byś jakiś to urara. Szabu, szabu. To jest to. Dupce to już nie akceptuję, dopóki zamówienie w kasaku nie będzie. Kurwa, człowieniu, bo ja mam też obiad do domu do zjedzenia. Okaże, że im nie wpłynęło moje zamówienie, a ja zaakceptowałem. Lata z tym telefonem. Napisałem na support, bo nie wiem, o co chodzi. Napisałem, że zaakceptowałem zamówienie, po czym ona je wzięła i powiedziała, że to nie jest to i poszła do środka. Teraz goni z telefonem, dzwoni gdzieś, gada w swoim języku, a ja stoję jakby już 10 minut. Nie mogę się tym dogadać. Z supportu powiedzieli, że zaraz sprawdzą, o co chodzi w systemie. Te buciki jakieś się pacę skóry węża. Ciekawe, ile taki trzewik kosztuje. Podejrzewam, że trzycyfrową liczbę. Pojazd, którym jeździsz od jakiegoś czasu, stoi w miejscu. Daj nam znać, czy wszystko jest w porządku. Wszystko w porządku, dziękuję. Teraz się skończy tak, że im bateria w telefonie padnie i nic nie dowiozę. Ani sushi, ani pierożków. Proszę o chwilę, próbuję skontaktować się z restauracją. Ja jestem cierpliwy, ale nie wiem jak klient. Która jest godzina? Za 10 druga, świetnie. No, coś pisze. B-O? Nie, 2A.
Okay, I don't know what's the use. Number. I don't speak Polish. Can you show me the number? EO, okay. This is EO. Yeah. And your number? Number. 2A. Right. I don't understand Polish. I cannot help. 2A. Dziękujemy za cierpliwość, niestety nie udało nam się skontaktować z restauracją. Zamiast pozwolić, aby ta sytuacja trwała dłużej, anulujemy to zamówienie, aby mógł Pan zająć się resztą dnia. Okej. Nie. Czy mogę więcej pomóc? Mogę pomóc w czymś więcej? Nie. Dziękuję. 20 minutes later. Tak. Dobra, widzowie, w tym momencie mam taką sytuację, że ona się spóźniła 2 minutki z przyniesieniem tego zamówienia. I... I oni anulowali mi to zamówienie. A ona w tym momencie wyniosła mi to żarełko. No myślę, że takie sushi to... Odpowiednia zapłata za czas oczekiwania. Tyle w tym temacie, jedziemy po pierogi. No i tu bisiowy odkurzacz nam się wbił. O, jeszcze autokar. No, ja też nie bardzo mam czas. Dobra, wpadło mi jeszcze jakieś jedno. Też wziąłem. To był przejazd chyba, nie? Jest. I teraz to już nie wiem, czy ja pobrałem, co mam wziąć, co mam zawieźć. A idź pan w... Tu są gdzieś te pierogi, z tego co pamiętam. Testa Bonarewska? Tak. Dobra, 31. Dziękuję. Odbył ze Starowiślnej. Legab. Mam nadzieję, że te dostawy nie będą daleko, bo ja też już zbytnio baterii nie mam. Jak i w telefonie, tak i w rowerze. Dobra, dzięki. Węgierska 8. I co my na tej węgierskiej zostawiamy? Pierogi. Gość się ładnie wkurwi. Dostawa z Blich
na węgierską pod rynek podgórski, a mnie nie ma już ponad pół godziny. Ja wyjechałem na samą górę. Przepraszam tak długo, ale miałem problemy z innymi zamówieniami. Tak zeszło. Pierożki pani, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No, pomyślałbyś, że 13 jest na pierwszym piętrze. Pani nie napisała, która. Więc stwierdziłem, że raczej ostatnie. Ale gdybym popatrzył na skrytki, że to jest tyle numerów, no to bym poszedł na pierwsze najpierw. Dobra, gdzie jest ta druga? 700 metrów Limanowskiego. To dobrze, skończymy pod domem. A pani do tej pierożki to na kolację idzie, no na obiad. Idzę, idzę. Rękawką każą jechać, dobre. Trudno, żeby nie kazali jechać rękawką, przecież tam nie mogę się pod prąd cofnąć. Dexter w którymś filmie mówił, że ma górki. Są w stanie na koło podnieść nawet 120-kilowego gościa. A ja mu napisałem tam, że no, chyba nie bardzo. A ja po prostu miałem chuj klocki. Ty, jak to odpicowali? Co się dzieje? Ładnie to pół więzienia teraz wygląda. To jakaś strzałka była glowo. Ukraińcy znowu jakieś, nie wiem, sushi robią w piwnicy. Ależ mi się lać chce. Dawaj to światło. Nie, żebym zapomniał wcisnąć, ale też nie chciałem się tak na hama wpychać. Dałem tym paru autom przejechać. No, bo tak nie wiedziałem, czy wchodzić, czy nie. Dzień dobry. Jest to i soczek. Proszę i bardzo. Super, dziękuję. Dzięki, do widzenia. No, jesteśmy prawie w domu. Widzimy się za parę chwil. No i dobra, witam z powrotem. 17:30. Pierwszy odbiór Biedronka pod skalę. Jak wyjeżdżałem, miałem powiedzieć, że jak tylko będę czekał dłużej jak 5 minut, to jak piznę tą aplikacją, wyłączę to i pójdę na Volta.
Na Wolcie dostałem właśnie wiadomość, że dzisiaj w godzinach między 18 a 21 będę dostawał 10% więcej za zamówienia. I przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby iść na tego Wolcika i pojeździć. No ale na Glovo pojawił się mnożnik 1,84. Więc damy szansę Glovo. Tylko szkoda, że tak od razu z grubej rury, pod skalę. Moja ulubiona Biedronka. No i tak straszyli. Tymi ulewami i co? Spokój na razie. Ale nie narzekam. Może tak zostać. Kursik na zakrzówek. Z tym zamówieniem. Pewno Pychowicka. Klasycznie. Kurde, moja wracała z galerii, mówi, że ale gorąco na polu. To sobie myślę, nie zakładam na razie tej kurtki. W samej bluzie pojadę. To ja nie wiem, czy na Kazimierzu jest różnica 10 stopni, czy jak, bo mi tu piździ jak. Zaczyna kropić chyba. Dobry. 387. Te trzy? Dobra. Dobry start. Może ten rower wytrzyma. Trochę to waży. Staram się tego siodełka nie dociążać aż tak. I jadę jak paralityk. Może jednak dupę podniosę i trochę po na manetce pojadę. Śpimy. Ja teraz się uda. Znowu śpi, no kurde. No, pasowałoby już kurtkę założyć. Ale jak sobie pomyślę, że mam ten plecak ściągać i go na nowo zakładać, to założę kurtkę jak dostarczy. Ja mi tu każę tym skrótem jeszcze jechać. Nie mijasz, to nie. Teraz pewnie bez ściana nic nie jedzie, nie? Ale niestety ja skręcam. Dobra. Sraup jest to błoto. Ale na pewno dupę z siodełka trzeba podnieść. Prawo. Prawo.
gdzie dalej? Może tu? Tam, mokrymi gałęziami po pysku. Poczekaj, bo rowerek. Na szczęście Pimpek tylko agresywny do swojego gatunku. Myślałem, że miał nie nóżkę, tylko nogawkę poszarpaną. Dobra, 500 metrów jesteśmy. Dobra. Dziękuję bardzo. Jej. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Zawsze ostrzegam, że ciężkie. Jakoś wyjątkowo dzisiaj nie. Mamy maczkę na księcia Józefa. Kurde, jak na 14.50 to trochę ciężki kursik, ale uroki globu. No i zaczyna ciapać. Dostawa na 6,5 km. No mam nadzieję, że nie na drugą stronę, na Królowej Jadwigi. Bo mi baterii nie starczy. Na 1,5 godziny, a co dopiero na 3. Wbijamy na pachu. Moja ulubiona traska, zanim zostałem kurierem. Nie ma nikogo. Na gotówkę 41,29 i płaci 50. Behawiorysta? Taki punkt jest, to nie jest ten, co zaklina te psy, że nie szczekają. No, przy moście zwierzynieckim, apteczka pierwszej pomocy dla rowerów. Trzeba zapamiętać ten punkt na mapie. Ciekawe, czy jest gdzieś jakaś mapka. No na pewno. Dostępnych tych stacji napraw. Wiesz, że mnie tam ciągnie, czy ten się dupił. Nie ma normalnego wyjazdu. Po co? A ja z kolką w plecaku. Nie zapomnij wziąć pieniężów. Co hamujesz? Ja wiem, że mi chciałeś na pasach przepuścić, ale ja chciałem sobie bezkolizyjnie wjechać. Na niskim krawężniku, a nie na wysokim, bo ja kolkę mam w plecaku. Czowieniu. Dobra, jeszcze kilometr stąd. Maserati. Nie ma bidy tu na dzielni.
niestety trochę zalało. Jak? Hello? Jestem electric scooter, nie water scooter. Tam chyba. Nie no, zawsze jak mam picie w plecaku, to wymyśla drogę. Ja pierdzielę. Ale pomijając to, że mam picie w plecaku, to ciekawe dokąd to prowadzi. Dobra, malutki. Trzeba cię hartować na tym błotku przed zimą. O ile ty dotrwasz w ogóle do zimy. Jak będą nam dawać takie zakupy ciężkie z Biedronki, to szybko polegniesz. No, panie kochany. No, dziękuję pięknie. Pan z liściem na głowie. Ty, a tu nie był ten skatepark? Jakieś zażalenia były i rozdupcyli im to? Przejechałem. Ta, to jest co, kojarzę to miejsce. Coś, że się tłuką chyba, albo jakieś zagrożenie to stwarza. Nie rozebrali mi. Gdzieś tu po lewej stronie. Są tu jakieś wejścia? Aha, dobra. Halo, dzień dobry Państwu, ja z zamówieniem przyjechałem i dzwonię według instrukcji pod numer 105 i jest off i nie wiem jak się dodzwonić na domofonie. No bo tu jest Zakrzowiecka 39 przed bramką, chyba na dole. No bo jakiś kod, żeby wpisać? No brama, jest. No rowerem. Mhm. No elegancko wchodzę, dzięki. W początku mówię, że pani hasło podała. To się wypytuje, czy jestem u góry, czy na dole, czy samochodem, czy na rowerze. Dobra. Tam jest 41, tak? Gotóweczka. Nie ma pan złotówki, nie? Nie. Dam tak. I będzie. Jedno. I kolejne. Dzięki. Do widzenia. Zakopiańska. Na czerwone maki. Carrefour. A pierdziele. No jest ten złoty 29 w plecy. No nie dam młodemu w drobnych, kurde, 9 złotych. Ładną to mają okolicę. Znowu laskiem. Dobrze, że jeszcze jasno jest. No ale jest żwirek. Szuterek.
Myślałem, że po błocie. U, deski. Oponki nie lubią desek. Gdzie ja jestem? Kampus. Dobra, jesteśmy na Ruczaju. Teraz trzeba się tylko dostać na Zakopiankę. Wykończą mnie tymi zakupami. Zmuszą mnie do zmiany z powrotem na rower. Ale jeżeli miałbym to zrobić, to tylko ze względu na rower, a nie... że ciężko mi 5 kilo więcej na plecach wieś. Jak to zrobić, bo pasowałoby mi dołem przejechać na drugą stronę. Gdzie tu jest ten zjazd? Ale objadę, to nie będę się tym chodnikiem tuknął. Zresztą, po ostatnim odbiorze w tym Carrefourze, to wiem, że się nie ma co śpieszyć. Open the door! Jestem! Halo! Chcę panu brana i proszę aż do końca. Dobra, wiem, dzięki. Długo czekasz? 10? Może moje mają. Chodź, wątpię. Trzysta sześćdziesiąt sześć. To jest duże zamówienie i to chwilę potrwa. Za 20 minut co najmniej. Dobra. Ale jak tego, ja nie wiem, czy ty się zabierzesz z tym na rowerze. No ale nie możecie mi wydać części, a część robić dalej. To musi być skończone, nie? Musi być skończone i wtedy mogę dać część. Dobra, to nie, dobra, dobra. Jest taki kawał drogi, że on tu jechał. I on mi mówi jeszcze 20 minut. Nie do wiary. No co, teraz poczekam te 5 minut. Może się uda, że mi to przepiszą. No ale jechałem tu za darmo. Zakrzówka, kurwa. No, czyli oni nie latają po całym sklepie. Tylko tu mają wystawione rzeczy, które są w ofercie Carrefoura. No ale musieli z tym całym zamówieniem wziąć i nie dojechać na podkasy. To ulepszyli im. Ale ja zawsze myślałem, że oni biegają po całym tym sklepie i kompletują. Skoro im to tyle zawsze zajmowało. No nie jest to jakieś wielkie, jak masz. W głowie, gdzie to leży. To przecież machniesz to szybko. Nawet takie na 50 pozycji, to ja to mam. Jakie 50? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4.
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Tam niektórych po 2-3 sztuki. To nie zabiorę się, nie ma opcji. Tylko na chuj mi to przypisało. Ja nie wiem. Zamiast zrobić to i dopiero, żeby kurde przyjechał. Wziął te dwie kurby, wziął. To w całości wszystko. A pan na który? 366, ale to jakieś wielkie. 366. Przepisali mi to i jest następny. Z Northwicha. Rybcia. Ja już odpaliłem Volta i Uberka, już dali po jednym, bo zaczyna mi to w... No nie róbmy sobie jaj, no jeżdżę 1,5 godziny, a mam zarobione 35 zł, no to sorry. Otóż to mnie tak. Halo. Nie. Serio? Działa na dzwonek? Nie 39, tam 35. 29 mam zarobione. Nie, dzisiaj mija z celem. Jakby mi wpadło znowu ten Carrefour, to bym ten pierdolę. Nie, no ja muszę anulować te bloki w tym globu. Charytatywnie nie będę jeździł. Dwa mam, 317 i 001. Jedno jeszcze nie jest. Jak? Nie, nie, to wszystko naraz, ale tak i tu trzeba czekać? Podkusiło, żeby to globo wziąć. Zajebisty odcinek, tak trzymaj. Taki zajebisty, że 2 subskrybentów uciekło. Ale dzięki. Można zabrać? Dzięki. Generała Bolesława Roi. Dwa koło siebie. Naturowicza.
dupcy się, nie? Pewnie. A mi przez światło uciekło. Te ubrania przeciwdeszczowe to są gówno, a nie przeciwdeszczowe. Już czuję, że mam mokre nogi. To buty mi tak nie przemokły jak te spodnie. Coś tu się chyba porobiło z tymi lampkami. Mam dwa mrugające. Też im chyba nie służy. Pewnie na Wolcie i Uberze bym dobrze zarobił w taką pogodę. Podejrzewam, że miałbym już koło 7 dych. A tu jak to dowiozę, to będę miał 40. Dobry. Dobry, dzięki. No w ogóle jedzenie będzie mokre pewnie. Znowu. Dzień dobry. Momencik, bo mam dwa. Tak, to jest to. Proszę bardzo. Do widzenia. Strumienna. Droga dostawa. Nie zamykaj się, nie zamykaj się. Ja pier... 35 lat na karku prawie. Co ty człowieku odpier... Za dzieciaka się takich rzeczy nie robiło. Żeby jeszcze za jakąś godną... Żeby jeszcze za jakąś godną godzinówkę. Nie, za 20 na godzinę. Nie, chyba nie. To się zostawi otwarte i nie będę mu zamykał. Dzień dobry. Dziękuję. Proszę bardzo. Do widzenia. Dobra. Koniec poniżenia się. Uszkodzony pojazd. Rozłącz się. Siuta też mnie wywali. Tak. Niech mnie wywali z jutra. A niedziela, tak. Już sobie wziąłem, to sobie wyłączamy.
Poniedziałeczek. Na szczęście nie brałem, wtoreczek. Nie mam, środeczka. Mnożnik 1,40. Dobra. Sibus Bonarka na Uberku. O, i Wolcik teraz też dzwoni. Trochę późno, koleżko. Jest tu jakiś przejazd? Pewnie chodziło o tą górę tutaj. Dodaj dostawę. Dodaję. Fiu fiu. Chrum chrum, miam miam. Chrum chrum, miam miam. Tych lamp nie widać. Ja myślałem, że ja oślepiam kierowcę. Oni mnie nie widzą. Nie znam tej Bonarki, bo pewnie tu może i by było bliżej. Ty, jakie tłumy wysiadły z tego autobusu. Ja. I drugi odbiór mam z Kalwaryjskiej. Ciekawe, gdzie dostawa. Zrobili z przodu Kalwaryjską, a tu człowiek po kałużach, po dziurskach jeździ. Nie no, będziemy jeździć na Uberku na Wolcie, bo ta pogoda, sami widzicie jaka jest. Tam będzie się można w każdej chwili wylogować, iść do domu. Dziękuję. Dobrze. Już uciekam. Teraz Uber daje jeden za drugim. Jedynka jest w drugą stronę. Jedynka, pierwsza klatka. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia.
daje następne z Kazimierza.